Witam serdecznie. Dzisiaj na stole spalona końcówka mocy w klasie H. Jest to, a dokładnie to jest pronomik Q8, czyli 2 razy 1600 watów przy 4 ohmach w klasie H. No i co? No rozebrałem, posprawdzałem, bezpieczniki wszystkie sprawne. Odpala się przetwornica i strzał, pobór prądu przez kondensatory. Tutaj wam zaraz pokażę. Moment. O. Pobór prądu przez kondensatory. Odpalają się wiatraki na sekundę, wywala protek, gaśnie wszystko. Wyłącza przetwornicę. Czyli jedyne co jest dobre, to zabezpieczenie, słuchajcie. Będziemy zaraz badać, patrzeć co jest spalone. Prawdopodobnie tranzystory mocy są popalone. Albo drivery, no zobaczymy. Także działamy. Dobra, oczywiście słuchajcie, jest ta, na tej zasadzie, że schematu tak nie użyczymy sobie nawet na goglach, nawet na internecie, ani w żadnym innym, że tak powiem, portalu. Jedynie co, to mogę liczyć na was, także jeśli ktoś posiada schemat, przynajmniej schemat tego Q8, czyli pronomik Q8 DSP. Nie chodzi o układ sterowania, tylko chodzi o układ zasilacza i o układ całego wzmacniacza. Jakiś serwis manual by się przydał, ale to może po kolei może byśmy sobie opisali, jak, co, na czym to polega. W ogóle klasa H jest różni się od klasy AB tylko tym, że napięcie zasilacza jest po prostu potrzebny, wtedy jest produkowany, kiedy jest potrzebne uderzenie po prostu mocy, na przykład basu, nie? I do tego właśnie służą te małe, one nie są małe kondensatory, to są na 100 V, 680 mikro, ale zobaczcie ile ich jest. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 sztuk, nie? I to są kondensatory jako dodatkowe napięcie przy wyższych, przy uderzeniu basu są potrzebne. To jest tak, że w sumie jest wykorzystywanych ich 10 kondensatorów, a drugie 10 są w szeregu dopięte do tych pierwszych 10 i mamy tak jakby dwa zera, słuchajcie. Jest plus 0 minus, plus 0 minus. Czyli mamy tak, plus 0 minus, plus 0 minus i mamy dwa GND. Tak jakby byśmy mieli dwa zasilacze szeregowo podpięte, z sobą spięte. Ja tutaj sobie już rozrysowałem linię ścieżek, jak te zasilanie idzie. Momencik, może będzie coś tutaj widać, a może i nie. O, teraz będzie coś widać. Tu trzeba delikatnie, słuchajcie, bo to wszystko waży, co jest na tej płycie, a płyta ma dosłownie 2 mm grubości, także 2,5 ma. Ta płyta ma 2,5 mm, jest dosyć gruby laminat, ale pod ciężarem może być różnie. Mamy tak, wyjście główne zasilania to mamy plus, 0, minus i słuchajcie, ten minus jest używany jako GND wspólny masy, nie? Później jest dodatkowo w szeregu dopięte druga petarda kondensatorów, o tych tu. I mamy dodatkowo, słuchajcie, na te GND dochodzi jeszcze plus z tego, 0 i minus, czyli mamy jedno 0 tędy zapierdziela, o tu. I tu do dwóch kanałów i drugie zero, słuchajcie, zawala tu do jednego i tu do drugiego kanału i to jest dołączane dopiero wtedy, kiedy końcówka mocy gra tam jakimś napięciem, które jest sterowane z wejścia, nie? To już tak mniej więcej taki opis. Tutaj mamy dwa bezpieczniki, słuchajcie, to są bezpieczniki, to są kondensatory przed przetwornicą. Ponieważ tutaj nie ma zasilacza tradycyjnego, czyli z transformatora, a mamy przetwornicę, musimy wyfiltrować napięcie 200, no 300 V, nie? Tutaj one są na 200 V i one też są w szeregu.
każdy z każdym są w szeregu, czyli mamy trzy kondensatory, słuchajcie, na 400 V i o łącznej pojemności, no jeśli to się odejmują, bo jeśli mamy w szeregu, to się odejmują, czyli 1200 mikro razy 3, około 2700 mikro ma jeden. Na pół to jest 1350 razy 3, to mamy prawie 4000 mikro na wyjście z 220, no 360 V gdzieś idzie, no 320 V. Także nie jest to bezpieczne dla tak w tej chwili macanie, dotykanie, nawet jeśli go wyłączymy. Te kondensatory się samoczynnie też rozładowują przez rezystory. I tutaj mamy, słuchajcie, taki mały jeszcze bezpieczniczek tu na dole, o tu siedzi. I mamy pozystor, przez który one nie są przy włączeniu. Ten pozystor ogranicza ten strzał naładowania tych kondensatorów, po prostu daje rezystancję, która jest wytłumiana na tych cewach. Czyli napięcie idzie najpierw przez cewy. Tu mamy filtr wyjściowy i przeciwzakłóceniowy, te kondensatory i ten jeden dławik. To jest zwykły filtr, taki podobny jak w ATX-ach, w komputerowych zasilaczach. Ale potem mamy pozystor, który jest przez bezpiecznik 4 ampery. To jest ograniczenie tego wstrząsu takiego. Zresztą zobaczycie, jak przy włączeniu i tak, jaki to ma wstrząs, te kondensatory mają, bo nie dość, że słychać tę cewkę, te dwa dławiki, to jeszcze słychać, jak przy liczniku bezpiecznik zabzyczy. A żebyśmy tutaj to wybrali, bo już miałem taki przypadek ostatnio, że tego nie było, nie zauważyłem, no i posadziło jeden wzmacniacz, to jest taki strzał, że tutaj nawet jeśli tutaj mamy w tej chwili 16 amper bezpiecznik, to nawet gdybyśmy mieli 32 ampery bezpiecznik, to zanim naładuje te kondensatory, to jest takie obciążenie, że nie ma bata, wywali nawet BMA. I no, może jeszcze resztę tutaj układu rozwalić. Tutaj mam na przykład ten radiator, tu mamy 4 diody, to jest mostek prostowniczy już na wyjściu, który prostuje nam napięcie na te kondensatory. Tu mamy 3 tranzystory wykonawcze i 2 diody na tym radiatorze. Nie wiem, czy to będzie widać z drugiej strony. To jest układ, który nam te kondensatory po prostu przez ten układ jest ładowany. Ten układ też jest procesorem sterowany, także musimy sobie... tu mamy układ przetwornicy. Praktycznie cały układ przetwornicy to są tutaj raz, dwa, trzy, cztery... gdzieś tu jeszcze jeden był, o tutaj pion, a to już jest mały zasilaczek. To już jest zasilaczek driverów, tam z tyłu siedzi. No jest trochę tych stelaków, ale to prawdopodobnie jest wszystko ok, z tym, także tutaj nie ruszamy, bo ona startuje, mamy obciążenie na niej i tutaj się zaczynają, że tak powiem, takie, czekajcie, żebym ja tutaj nic kurde nie powniósł, taki zwykły prosty pomiar, słuchajcie, na diodę ustawiony rezystor i pierwsze co było, słuchajcie, jak przebadałem jedną stronę w jedną, w drugą stronę tranzystora, tutaj jest ok, tutaj jest ok, nie mamy przebić. Przy tych mocach, słuchajcie, te tranzystory się przebijają na zero. One nie to, że nie ma przejścia, tylko mają zwarcie. Jeszcze nie zdarzyło mi się robić jakiejkolwiek końcówki mocy, w którym by tranzystor w ogóle nie miał przejścia ani w jedną, ani w drugą stronę. Słuchajcie, tutaj mamy na razie ok. No chyba, że wzmacniacz unitry potrafił tak się spalić, że po prostu nie miał przejścia żaden tranzystor ani w jedną, ani w drugą, bo to były małej mocy z transformatorów zasilane. Przy tych mocach, co tutaj występują, czyli 1600 W przy 4 Ohmach w RMS-ie, tutaj się nie liczy żadnych mocy, jakichś PMPO, jakichś tam wynalazków, nie wiadomo, prosto z Chin, że tak powiem. Chociaż tu i tak wszystko jest Chin. I słuchajcie, patrzcie. Widzicie? Kolektor, emiter.
o ile to są tranzystory NPN, bo mi się zdaje, że tutaj siedzą, jeszcze nie odkręcałem radiatorów. Mamy zwarcie między kolektorem a emiterem, czyli mamy zwarcie jednej połówki do głośnika, czyli na głośniku wystąpi napięcie stałe. O ile by zabezpieczenie nie zadziałało, przetwornica by ruszyła, wtedy mamy prąd stały jednej strony. I zaraz zobaczymy, której strony. Moment, przełóżmy sobie do kolektora, czy plusowy, zerowy, minusowy. Tak nie pójdzie, bo ona nie jest włączona w tej chwili, także nie mamy tu przejścia. Jeszcze zobaczmy sobie emiterowy, bo sterowanie idzie stąd. Idzie stąd. Dobra. Wystąpiłby plus, słuchajcie, na 100%, bo mamy tutaj tą gałąź, która przechodzi, tak jest, no, na plus. Jednym słowem tak, wykręćmy sobie ten jeden radiator i zobaczmy, jak one są sterowane. Czyli te bazy, z tego co tu widać, to nie są cienkie ścieżki. Ona idzie tutaj, w tym miejsce. Sterowana jest przez diodę. I tutaj siedzą, tu siedzą dwa drivery, o tu, od szczytu. Dwa drivery. I musimy przebadać, słuchajcie, czy to jest drivera wina, czy po prostu posadziło wszystkie tranzystory z jednej strony. Chcę tak to wkłaść, żeby tutaj za bardzo nie robić bydła. Dobra. Czyli jedziemy tak. Odkręcamy radiatory. Przynajmniej ten jeden, który wydaje się być uszkodzony. O, śruby. Oj, oj, oj. Po 3 cm kładę w radiator. No tak, żeby się nic nie urwało. To po oczywiście leży wszystko na metalowej obudowie, także... O, zróbmy tak, żeby nic tu później nie pomylić i założyć to wszystko tak, jak było, tak samo. O. Zaraz, słuchajcie, się dowiemy. Jest zrobione. O, odszedł już. Już odszedł. Dobra, radiator odszedł. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Cztery tranzystory i dwa drivery, słuchajcie. Cztery w sumie drivery. O. No tak, no czymś musimy te klasy H, czyli ten zasilacz, czymś musimy włączyć. Czyli wiecie, o co chodzi? Pewnie prawdopodobnie przy niskich napięciach pracują dwa jako jeden wzmacniacz. Przy wyższych dopinana jest kolejna para i wtedy mamy strzał z tych kolejnych kondensatorów zasilacza przy wyższej mocy. Jedna parka pracuje na niższym napięciu, a druga parka dopiero się odzywa, jak już mamy strzał z kondensatora, czyli potrzebujemy mocy. No i dobrze. Przebadajmy sobie jeszcze teraz tak. Tu mamy kolektor. O. Jedyny sposób, żeby to teraz wybadać, musimy wybrać te tranzystory z układu. Dopiero jak wyciągniemy z układu, z tego co tu widzę, słuchajcie, to będzie dobre. A, tutaj jest dioda, słuchajcie, no tak. Czyli podstawili sobie... Nie, czyli przed chwileczką źle powiedziałem. Czyli mamy tutaj parkę, która ma kolektor, emiter, zwarcie. Tu mamy diodę zaporową. Zaraz zobaczymy, czy ta dioda wytrzymała. Dioda wytrzymała, także drivery mogą być sprawne. Tylko ubite... Wychodzi na to, że albo ten driver i któryś z tranzystorów jest ubity,
A niekoniecznie wszystkie. No, ale przy tych mocach to różnie bywa. Tu akurat mamy zwarcie kompletnie do bazy, do emitera, na całej linii. Dobra, ja się biorę za rozlutownicę, słuchajcie. Rozlutowanie tych tranzystorów. Będziemy po kolei, wyciągniemy wszystkie tranzystory, sprawdzimy, czy dalej nie mamy zwarcia na linii. No i sprawdzimy te tranzystory, wymienimy tranzystory, te, które są spalone. Musimy najpierw sprawdzić, czy nie mamy zwarć na linii, na zasilaniu górnej połówki. Górna, dolna, dolna, górna. Górna, dolna, dolna, górna. Tak przynajmniej widać pi razy oko. Połówka, czyli dwa kanały po 1600 W. One mogą zapracować w mostku. W mostku ona ma trzy z kawałkiem chyba, bodajże, z tego co tutaj widziałem w tych opisach, nie? Działamy. No i kolejne zaskoczenie, i to takie zaskoczenie, jakby ktoś już ją tutaj robił, słuchajcie, bo... wiecie, jaki to jest tranzystor? Tutaj będzie widać. Może będzie? Ale nie musi. 2SC5200, słuchajcie. Standardowy do wzmacniacza tranzystor. 30 MHz. Maksymalna częstotliwość. Oczywiście jest przybity. Zaraz sprawdzimy. Baza kolektor. Nie ma przejścia. Baza emiter jest 0. Kolektor emiter jest zwarcie. I w jedną i w drugą stronę 300 ohmów. Czyli jednym słowem wysadziło no coś tutaj te tranzystory. Sprawdźmy kolejne linię całą. Zobaczmy, co tutaj teraz jest. No tak, baza kolektor ma zwarcie, baza emiter ma zwarcie. Czyli wylutowujemy no wszystkie. Kolejnym krokiem, słuchajcie, jak już wyciągnęliśmy wszystkie te spalone tranzystory NPN, będziemy musieli, żeby je sparować równo z tranzystorami PNP, te które tutaj siedzą, będziemy musieli wybrać też te tranzystory. Kolejnym krokiem sprawdźmy, zobaczmy, co się dzieje na... to są równolegle połączone emiterowe rezystory. One powinny mieć gdzieś około, zaraz sobie powiem, 2,7 ohma. Na pół to powinny mieć gdzieś, czekajcie, nie, 0,47 każdy ma, czyli 0,20, jak równolegle, to 0,23, słuchajcie, sprawdźmy sobie, ile ten mierniczek ma przy zwartych ścieżkach, ma 0,3 przy zwartych pinach. Słuchajcie, jest mało dokładnie. Weźmy sobie inny miernik. Moment. Sprawdźmy sobie, co ten miernik ma na... Te tranzystory są do wyrzucenia, czyli szrot. Sprawdźmy sobie, ile ten ma. O, 0,0, słuchajcie. No i dobra, przyłóżmy sobie teraz tak. Pierwszy tranzystor, rezystor emiterowy. Pasuje. 0,27, no prawie 0,3. Mamy 0 na tym. Teraz tak, przyłóżmy sobie do drugiego. O, tutaj musimy bardzo dobrze to przyłożyć, żeby był dobry styk. No, w granicach normy 0,3, 0,4. Przyłóżmy do trzeciego. W granicach normy. I czwarty też jest ok. Dobra, emiterowe przetrwały. Słuchajcie, emiterowe przetrwały. Dobrze by było je i tak podnieść z jednej strony płytki
i wtedy je przemierzyć. Może nawet takim zwykłym testerem. On tam dosyć dokładnie to pokazuje. Grunże emiterowe przetrwały. To teraz jeszcze sprawdźmy, czy emiterowe na stronie PNP tranzystora przetrwały. To będzie tak. Baza, tutaj będzie emiter. Moment. Aha. Nie podejdę. Trzeba odkręcić kolejny radiator. Dobra. Wykręcamy kolejny radiator. I się zapowiada bardzo, bardzo długi odcinek, prawie live. Musimy wykręcić kolejny radiator. O, na docisku. Ale jak już odnowić, to odnowić o konkretnie, nie? Czyli będziemy musieli parować wszystkie tranzystory, słuchajcie, parować te rezystory, bo one też dostały w piernicz. Jeśli tu została przebita cała strona, to cały kanał lewy dostał w piernicz konkretnie. Nawet jeśli wytrzymały te PNP, to też będą do wymiany. Poszedł, dobra. Odpiąć kolejny radiator i teraz zobaczmy, co się dzieje na PNP. Sprawdźmy sobie tylko teraz tak, rezystancja 0, dobra, sprawdźmy sobie emiterowe, zobaczmy, co się dzieje w granicach normy. 3,4 ma być, 0,3, 0,4. No to wychodzi na to, że będzie ok. Dwa, trzy, ten trochę mniejszy. Dwa, trzy. No, trzy pełne. Dobra, przestawmy sobie teraz to na diodę. Tutaj są diody. Czekajcie. Bateria z depo. Tak jest, baterię trzeba kupić drugą. Przestawmy sobie na diody. Ok. Czy tak niskich? I teraz tak. Baza emiter 0,26, ale baza kolektor będzie normalnie 470. Baza kolektor musi być 0,26, ponieważ ta baza, między bazą, na bazie siedzi rezystor 26 ohm. Tu jest normalnie, nic tu nie jest poprzebijane. Ok, czyli weźmy sobie teraz bazę NPN. Zobaczcie, już baza. Baza emiter 0,27, no to jest ok. Baza kolektor jest ok, czyli driver się ostał cały. Jeszcze zaraz przebadamy ten driver. Dobra, słuchajcie, drivery. PNP driver cały. Jak są tranzystory podniesione, to słuchajcie, te drivery nie są do niczego przypięte. I NPN driver. O. Też może być cały, ale tutaj coś boli na linii. Tu mamy między bazą a emiterem. A co tu mamy między bazą a emiterem? PNP. Jest ok. Czekajcie, baza z tej strony, NPN. No, tutaj mamy ból. Jeszcze sprawdźmy tę diodę. Z dwie strony. Tu mamy ból, panowie. Prawdopodobnie ten rezystor 15 ohmów. Sprawdźmy, zobaczmy. Co tu on pokaże? Nie, no jest ok. Tutaj dostała strona ta. Jeszcze ta dioda.
Moment. Prawdopodobnie ten tranzystor idzie do wymiany. Jeszcze tutaj mamy jeden. Sprawdźmy sobie, co on tutaj pokaże zaporowo. Aha, to jest dioda prostownicza, dobra. Okej. I podwójna, tu ładuje kondensator, a w tę stronę ma być dioda. Okej, jest. Tutaj będzie ok. Wychodzi na to, że ten tranzystor leży 316, a w drugą stronę 316, słuchajcie. Jednym słowem mamy jeszcze ten tranzystor do wybrania i do zmierzenia po wyjęciu z układu. No dobra, to ja tutaj działam. Lecę zaraz jeszcze do sklepu po te tranzystory. Poparki, tu będzie raz, dwa, trzy, cztery, w sumie 8 tranzystorów trzeba kupić, sparowanych od razu, żeby już tutaj się nie bawić. Bo jeszcze mam chyba za 8 sztuk tych, to będzie z czego wybrać. No i niestety, słuchajcie, sklep słabo zaopatrzony, tranzystorów nie ma. Czekamy na tranzystory, tam zostały zamówione, że tak powiem, odkładamy to na półkę. W kolejnej części, w części drugiej z tego wzmacniacza będziemy podstawiać już te tranzystory, będziemy mierzyć, robić pomiar prądu, który płynie przez te tranzystory. No spróbujemy je odpalić, ale to już w części drugiej, a na razie idzie sprzęcior na półeczkę, ładnie trzeba poskładać w kartoniki i czeka na tranzystory. Także ja pozdrawiam. W następnym filmiku, nie w części drugiej tego wzmacniacza, tylko w następnym filmiku będzie mini arkadę. Zrobimy znowu retrogranie. Na szybko.